Cześć, tutaj Marcin, witam w kolejnym odcinku z Fisher Online, w końcu po 2 dniach przerwy odcinek, no ale niestety, no trzeba też czasami sobie wypocząć. Taka rybka, Pink Salmon, tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, nie w kolejnych. Rybka, która najbardziej mi się podoba na tym łowisku, a jest to Norwegia. Duża ta Norwegia, strasznie duża, no ale tak jak wam mówiłem, no, są miejsca, gdzie tam te ryby wszystkie praktycznie biorą i te większe to gdzieś tam indziej. Pink salmon, czyli różowy łosoś, nie wiem jak to się tam na polski to przetłumacza, no ale taka rybka z misji dziennej. Misja dzienna była dostępna w niedzielę, przez całą niedzielę do 10 wieczorem. No ale wolne sobie zrobiłem, no z dziewczyną pojechałem sobie tam do miasta, powiedzmy, nad rzeczkę. Dobra, taka rybka, no ciekawa, bo taka, no inna niż tutaj te wszystkie ryby, które mamy w Fisher Online. No to jest ta z takich łososiowatych, takich powiedzmy, no tych takich łososiowatych amerykańskich. Nie wiem, czy dobrze mówię, no ale niech będzie. Gdzie tą rybkę można złowić? Oczywiście idziemy do mapy jak najszybciej, żeby było wiadomo. Ja tą rybę łowiłem najczęściej tutaj, na całej tej długości. No to niby tam chyba ta rzeka, nie wiem, powinna być wydłużona, no bo to nie wiem, co tutaj się z tą rzeką dzieje, ale to obojętnie. Tutaj właśnie, gdzie się zaczyna, możemy nawet tutaj tak dojść troszkę i też tu sobie porzucać na tego Pink Salmona. I też go tam złowicie. Ta ryba dla mnie tutaj na tej Norwegii bierze na całej długości tutaj aż dotąd, bo tutaj też ją zacząłem łowić kiedyś. Była misja na coś tam, że łowiłem ją tu, a tutaj sobie spinningiem tam porzucałem. I też przy tych właśnie, gdzie są skały, to ta ryba bierze. Nie sprawdzałem tego miejsca, bo po prostu no, to zajmuje za dużo czasu. No i no, nie mam tyle czasu, no, żeby na jedną rybę poświęcać tam, nie wiem, 2 tygodnie. No ale to jest takie, tą rybę badałem powiedzmy no, od czasu, aż do tej Norwegii dotarłem. No to nie wiem, to będzie około 2 tygodni. Wiadomo, nie każdy dzień tam łowiłem, ale poświęciłem na tą rybkę tak gdzieś około ze 3-4 dni. A więc no wymaga to trochę, bo o różnych porach, przynęty różne, wiadomo, no to jest bardziej ryba spinningowa, bo to już wam powiem, bo próbowałem łowić na gruntówkę, ale słabo brała, bo tak sobie myślałem, no skoro nie bierze na fidery, no to no coś z tymi przynętami, bo próbowałem na żywca, na worki te z ikrą, co tam jeszcze było na ikrę i takie różne te sprawy tam łososiowe, powiedzmy, bardziej te takie przynęty, ale nic. Nic mi nie brało na te przynęty, na fidera czy na spławik. Brały mi natomiast za to dużo na spinning, gdzieś tak od 6, 5, od 5, 6 rano do godziny 10, powiedzmy tak, no w pół do 10, do 9, ale od 7, 8 to już tak się, od 7 do 8 to były takie brania rzadkie, ale większych ryb. Wcześniej no też brały jakieś tam troszkę takie większe, 4700, 4500, takie różne. Od 7 do 8 jeden mi wziął 5-kilowy, a więc no coś w tym może być. Nie wiem, bo też no tak jak wam mówię, no to jest za dużo sprawdzania dla jednej osoby. To zajmuje bardzo dużo czasu, żeby każdą przynętę jakąś tam no z tych takich podstawowych, powiedzmy standardowych, sprawdzić. Teraz sobie próbuję tutaj na muchę. Na muchę, które mi się takie bardziej, no najbardziej wydają oczywiste na tą rybę, ale no jakoś na tą muchę coś mi się to ta ryba nie widzi. No jedną tam sobie złowiłem jakąś,
Czyli bierze na tą muchę, ale ja chyba na muchy nie polecam, bo też trzeba po prostu łódką podpłynąć. Oczywiście możecie tą rybę łowić z łódki. Mi się najbardziej podobają te miejsca na tą rybę. Właśnie tu, gdzie są te kamienie jakieś tam, tak jak widzicie tam w oddali, też są takie kamienie. Tam też tą rybę można złowić, tam też ją łowiłem. Czasami zdarzy wam się jakieś tam, co to było, w ten farmed salmon, czyli ten łosoś taki, no, którego farmią i tam, nie wiem, może wpuszczają. Merluzzo, czyli morszczu po prostu. Jakiś ten Atlantic salmon może wam się zdarzyć. Co tam jeszcze było? A szybko sprawdzę, żeby wam powiedzieć. No ale jedna z tych większych ryb, no. Która to była? River trouty jakieś, no czasami, też zależy od przynętu, którą używacie. Arctic char, co tam jeszcze było? Jeszcze jedna była, ale nie widzę jej. Nie widzę. No to takie najczęstsze są, powiedzmy. Teraz tak jak wam mówiłem, możemy ją łowić tutaj. Ja się zawsze tam pytam tych, no, innych graczy po prostu, żeby sprawdzić miejsce w takim zakresie, no, że gdzie oni łowią i co oni łowią. No i powiedzieli mi, że z bazy można łowić. No to też łowiłem z bazy. No powiedzmy, no tutaj, gdzie są te dwie kotwice, ale kiedy ja rzucałem z bazy, to tutaj mi się łowił ten cholerny, gdzie on jest. No, musiałem sprzedać ryby, żeby po prostu dalej łowić. No to sprzedałem te właśnie gówniany takie, które nie były do misji, i zostawiłem sobie te, które są do misji. I często mi się łowił o właśnie ten Atlantic Cod. Nie wiem co to jest, bo się nie przyglądałem wcześniej, no przepraszam bardzo, ale to sobie sprawdzicie, tam macie tłumaczenie. Ten Atlantic Cod właśnie teraz jest na jego misji. Nienawidzę tej ryby, to jest normalnie jakaś zaraza tutaj. Wszędzie bierze i właśnie kiedy tutaj macie tą bazę i tam właśnie są te łódki, to ta ryba odtąd to mi właśnie brała jak głupia. Kiedy poszedłem sobie tutaj, aż wam pokażę, no, zostawię tą muchówkę, lecimy tutaj. Kiedy łowiłem, bo to jest takie miejsce, takie powiedzmy, no takie standardowe, no, na łowienie tego. Możecie sobie tam iść troszkę też dalej, ale tutaj to się zaczyna takie właśnie miejsce na tego pink salmona. Kiedy rzucałem tutaj, używałem przynęt takich jak właśnie tego cyklopa czerwonego, tego średniego, 20-gramowego. Używałem Vibrive'a 25 mm, Vibrima M1 25 mm, 25 gramów, nie milimetrów. Vibrima M1 25 gramów. Do tego jeszcze używałem VIP Salmon GT2 i GT1, Fear Spinner Bait. To właśnie tych przynęt używałem, także używałem CRL-a DG, który to był? M1 albo M3? Który z tych? I jeszcze używałem wopszady, powiedzmy, te wszystkie, które, no, po prostu wydają mi się najbardziej uniwersalne na każde łowisko. Nie schodzą tak głęboko, to jest 3,2 metra, dlatego no, lubię te właśnie te woblerki. Kiedy właśnie łowiłem tutaj od tego miejsca, to po prostu wpieprzały się, za przeproszeniem, no te Atlantic Cody. Nie pamiętam, jaka tam nazwa jest po polsku. Niech go szlak trafi, tą rybę. Kiedy zacząłem łowić tutaj od tego miejsca, tu właśnie mamy ten, nie wiem, to sklep chyba jest. Zacząłem łowić po prostu te ściany, bo sprawdziłem to właśnie ten taki, no, dopływ tej rzeki do morza, bo tam już jest te morze. Od tego miejsca po prostu nigdy już mnie nie brał. To ja nie wiem, no może coś mi się tam popieprzyło temu Atlantic Codowi, ale tu już mi w ogóle on nie brał. Nie wiem, czy klipy wam puścić, czy po prostu, no, będę gadał i tam wam jakieś te klipy, jak tam sobie łowiłem, to puszczę. No ale będę gadał dalej. Zobaczmy siateczkę.
Siateczka, właśnie na macie, 19 ich złowiłem, tych pink salmonów. Właśnie najlepsze dla mnie to jest Vibrima M1 25 gram się okazał i VIP Salmon GT2. To coś z czerwonym ta ryba ma no, do rzeczy, bo no, bierze na to. Złowiłem na streamera, ale to właśnie to możecie sobie tam łódką podpłynąć. Ja wam od razu mówię, że to nie jest miejsce no, takie jakieś tam super. Nie wiem, może można złowić trawkę, może nie można. Wiem, że złowili tam panowie właśnie gdzieś tutaj te trawki, no ale to te trawki to wiecie, jak to z nimi jest. Inna przynęta, która niby że się sprawdza, ale to też chyba trzeba mieć jakieś super miejsce. To była ta, rekord był właśnie na tą wcześniej, na tą przynętę, na tą Vibraiva 25 gram. Teraz ktoś tam złowił sobie, aż zobaczymy sobie tą rybkę Pink Salmon, gdzie ty jesteś? Gdzieś na P, na pewno. Na Wobszada. No to wiecie. Jakiś pan z Chin chyba, no bo to takie tam te ślaczki ich, no to. Sprawdzałem, no. Tutaj właśnie tą rzeczkę sobie chodziłem, rzucałem. Jak byłem tutaj na 713 miejscu 713, 693 i tam sobie rzucałem między te kamienie, albo tam troszkę za te kamienie. To właśnie tam jakoś te ryby właśnie fajnie dobrze brały na właśnie te blaszki. Inne miejsce, które sprawdzałem, no inne, no praktycznie cały ten dopływ sprawdziłem, no to tak jakbym mówię, no troszkę mi to zajęło parę dni. Rzucałem sobie tutaj, no tą rybkę można złowić. Tutaj pływa jeszcze ten właśnie ten farmiony łosoś, czy jak on nam się nazywa, no nie wiem. Arctic Chara możecie złapać, możecie złowić jeszcze okonia. Tutaj sobie też rzucałem właśnie też tam w te o tak przybliżymy, o właśnie w te miejsce sobie tutaj rzucałem pod tą ścianę, nie wiem czy dobrze, czy niedobrze, no mi tam brały, no po prostu no, misję wykonałem bez niczego, no z czymś tam, no złowiłem 44 kilo tej ryby, jeśli odjąć te tam inne, co te teraz złowiłem, no to 44 kilo tej ryby złowiłem, no to wiecie. Tutaj też widziałem, jeden pan z Rosji się nazywał Sam Takojo, sam Tokaj, o, jakoś tak. No to on chyba tutaj złowi swoją trofkę, czyli no można złowić tą trofkę. No, mi się wydaje, że była w każdym miejscu, ale coraz bardziej mi się wydaje, że po prostu trofki mają swoje miejsca i tyle. No, możecie złowić rybę wszędzie, ale trofkę to możecie złowić chyba tylko w innym miejscu. Nie wiem, może się mylę, może nie. Ale tak mi się coraz bardziej wydaje i to mi się nie podoba, bo trawka powinna sobie po prostu pływać. O, nie wiem, w tam z powrotem, w tam z powrotem. No ale dobra. To takie moje po prostu wrażenia. Jaki zestaw używałem? Ta ryba nie rośnie jakaś wielka, a więc no możecie się spodziewać po mnie. Rośnie do 6 kg, znaczy około 6 kg maksymalna waga, no ale wiadomo. Można złowić tam pewnie o wiele, wiele większą. Rekord ile tam był, bo już zapomniałem nawet. 7, prawie 7,5 kilo niech będzie. Prawie 7,5 kilo, a więc ja używam coś tam 1 plus 3 czwarte tej wagi albo 2 razy wagę tego, co jest napisane we Fish on Lake, czyli to będzie. Jeśli mamy 6 kg, no to maksimum 12 do 15 kg, no bo 12 kg to tam chyba nie ma takich przyponów. Przypon nie wiem, czy potrzebny jest na łososia. No ja używam, bo jest po prostu. No, używam, bo jest i tyle. No, wędka taka, wiadomo. No ja to jak zwykle tam zawsze, jak z dupy taka wędka, no 40-kilowa, 23 kg kółowrotek, no i żyłka tam 15 kg, 14,5. Przypon, nie wiem czy jest potrzebny, czy nie jest. Ja używam, no bo tak jak wam mówię, no bo jest. Możecie sobie założyć 11,4. Mi na ten 14,5 to było 14,5, tak?
chyba tak, już zapomniałem co tam włożyłem. No ale dosyć dobrze brałem. Można tam sobie założyć mniejszy, ale no właśnie jeśli wam się przytrafi ten cholerny jakiś tam Atlantik, salmon czy coś tam, no to będziecie mieli problemy, żeby go wyciągnąć. No ale to pamiętajcie, wciskacie literkę T i jeśli, no, jeśli łowicie, dobra, idę na miejsce, może się złowi jakiś tam ten cholerny, ten Atlantic Salmon, no to jeśli widzę, po prostu zbliżam sobie kamerę. A, dobra, Atlantic Salmon. No to literka T, zwalniam kołowrotek, żeby sobie wyciągał tą żyłkę, ile tam wlezie, bo wiadomo, że tutaj w tej grze, jeśli zwalniasz kołowrotek, no to no, kabąk podnosisz do góry i tyle. No, o to mi chodzi. Podnosisz kabąk do góry, no i wyciąga ci tą żyłkę, wyciąga, no i tutaj jak ci wyciągnie, no to po prostu sobie ta rybka gdzieś tam płynie i tyle, a my nie tracimy tam, nie wiem, no żyłki nie tracimy, no ale przynajmniej to możemy stracić, jeśli tam wam wyciągnie całą tą żyłkę i tyle. I na jaką prędkość zwijałem? Zwijałem na 25 albo na 30, zawsze próbując, żeby to było step by step guiding i do tego hitting the bottom, zawsze jakieś tam powodzenie miałem przy tej rybce. Łowiłem wcześniej na przypon 9,7, żyłkę miałem 10 kg i przypon 9,7. Ale ta żyłka to była chyba mono, no i tak jakoś to niezbyt wychodziło, kiedy zmieniłem na plecionkę. To jakoś to na plecionkę 15-kilową i do tego przypon 14,5 kg. Wcześniej jeszcze mówiłem na 9,7, później na 11,4. No ale właśnie się brały te farmiony tam, więc tego dziadostwa wypuszczałem całego. Niż łowiłem, no i się wkurzałem, że nie mogę wyciągnąć, no to założyłem 14,5 i jakoś tam te takie, no te średniaki, powiedzmy, nawet to małe ryby są, no to wyciągałem. Teraz tak, kiedy za dnia najlepiej to mi działała właśnie ta Vibrima, kiedy zbliżała się noc, to jakoś lepiej mi działała ta przynęta, ta spinningowa, oczywiście, bo tylko jakoś na spinning mi się udało złowić tą rybę, może się da na coś innego, ale ja wieczorem to jakoś mi na tą niebieską brały dobrze, ale to też wymaga większego sprawdzenia. Dla mnie najlepsza przynęta to jest właśnie ta Vibrima M1 25 gram i VIP Salmon GT2. Nie lubię tam łowić w tej bazie cholernej, bo tamte jakieś Atlantic Cody mi się łowiły, tak jak wam mówiłem. Atlantic Cody, te merluzzo, czyli ten morszczuk. Nawet mi się złowił chyba Turbot. Nawet Turbot mi się złowił chyba. No, no to nie lubię tam łowić tej ryby, tego Pink Salmona, no bo po prostu za dużo tam ryb pływa. I dlatego, nie spodobało mi się to. Właśnie mówili mi panowie, że tam łowią i właśnie też na czacie były momenty, kiedy właśnie no, łowili i nie łowili tego właśnie różowego łososia, a ja rzucałem i nie wiem, 5 ryb z rzędu i miałem właśnie tego pink salmona tylko dlatego, że nie łowiłem w tym samym miejscu, tylko sobie poszedłem do tej za sklep, powiedzmy, poszedłem sobie z winem za sklep i zarzuciłem wędkę i rzucałem, no i łowiłem te pink salmony. No. Rybę tą możecie złowić, no nie wiem, tak mi się wydaje, no tutaj to jest chyba najlepsza taka strefa, no właśnie, gdzie ta baza? No, to jest chyba dla mnie najlepsza strefa właśnie do łowienia. Mam jakieś nawet branie, ale chyba, nie, jeszcze się nie spóźniłem, no. No to może być ten pink salmon, bo taki jakiś mniejszy, do kilo. No i właśnie za tym sklepem, jak zacząłem łowić, powiedzmy, no to tam najlepiej mi się brały te pink salmony. Czy to jest miejscówka na trofkę? Nie wiem. Ja łowię no, na to, żeby wykonać misję szybko, no jakieś jeszcze w ogóle, no Arctic Char wziął. No ale to lepsze to niż nawet się męczyć z tym Atlantic Salmonem. Ja robię misję, żeby szybko każdy mógł wykonać
Robię misję. Łowię ryby, żeby szybko wykonać misję, a nie żeby tam łowić jakieś te badziewie, które mnie po prostu, kiedy robię misję, no wkurzają mnie i tyle. Co jeszcze? No, o przynętach wam powiedziałem, czas powiedziałem, ma na mapie powiedziałem. Możecie złowić tą rybkę też tutaj. No, znaczy możecie, no możecie, no też łowiłem, o tutaj właśnie przy tych kamieniach, jak tutaj stałem łódką, tutaj gdzieś tam sobie porzucałem i też brała. Czyli ta ryba chyba wierzę, że w jakichś takich płytszych miejscach. Nie powiem wam jaka tu jest głębokość, bo po prostu no nie wiem, bo nie mam konta premium, a więc wam nie powiem. Chyba że zarzucę gruntówkę. No to wam powiem. Mniej więcej głębokość. To nie jest gruntówka. To nie jest gruntówka. Nawet powiem wam głębokość. To będzie to. Tak jak widzieliście, no miałem tam tą wędkę spławikową, ale no nie zdążyłem już jej sprawdzić. No za długo to trwa. No teraz to w ogóle rzuciłem, na kamienia spadło chyba. No to jeszcze raz, przepraszam bardzo, tniemy odcinek. I będziesz sobie tu rzucać. No bo ta ryba to jest taka, no, która miałem dobre 3 metry, no. Niby, że tu jest 3 metry, no to nie wiem, gdzie rzuciłem, no to tu niech będzie z 5, 10, chyba 15, programik fajny, kiedyś był. No to nie wiem, ile tych metrów tam jest, no ale na gruntówki to słabe, zerowe powodzenie, nie słabe, zerowe. A więc, no, nie wiem, może jak ktoś ma jakieś dobre miejsce gdzieś tam, na tego Pink Salmona, to oczywiście dajcie w komentarzach, żeby no po prostu ułatwić te łowienie tej ryby. No tak jak widzicie, no teraz przyszedłem, już tutaj misji nie ma. Jest na tego cholernego Atlantic Coda, który w ogóle mi się nie podoba. Idę stąd, po prostu jadę sobie do Włoch i tyle. Lecimy do sklepiku szybko, ile płacą za tą rybkę, bo już sprawdziłem. Za tą rybkę, jeśli łowicie, to nie jest tak źle. 51,5 dolca powiedzmy za 5-kilową, 48, 49 za 4775, ale tego Pink Salmona to nie jest zły rezultat. To jest za kilo tej rybki płacą dyszkę ponad. Czyli to nie jest zły rezultat. To nie jest ryba, którą jakoś tam ciężko trzeba wyciągać, się męczyć, nie wiem, 10 minut. I płacą całkiem nieźle, możecie sobie śmiało ją farmić i doświadczenie. No to nie pamiętam, cholera. No widzicie, nawet w żadnej ryby nie złowiłem i teraz tak z tym doświadczeniem to nie mam pojęcia. Znaczy żadnej nie złowiłem. No, złowiłem, ale nie pamiętam, jak to było z tym doświadczeniem. No ale to sobie sprawdzicie. Doświadczenie mi się wydaje, że takie średniego poziomu było, nie było jakieś tam super. Dobra, to na tyle w tym odcinku, i tak za długo gadam. No tak szczerze, gówno wam pokazałem z łowienia, no ale no, to takie wytłumaczenie tej rybki. Lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie, komentujcie oczywiście, jeśli ktoś ma jakąś rybkę, chce, żeby pokazać ją w odcinku, no to dajcie w komentarzach. Ja jadę do Włoch, no bo już mam 3 zlecenia, takie na trzy różne ryby, no i w ogóle, no już teraz mnie wszyscy pozabijają, że nie robię odcinków i łowię jakieś tam dziadowskie ryby, zamiast te, które oni mi zlecają, no. I później już nikt mi nie będzie zleceń dawał. Dobra, trzymajcie się, dobrej nocy, albo dobrego dnia, zależy, albo dobrego popołudnia. Trzymajcie się ciepło i cześć.